Identyfikator pamiętu SCP-173 Klasa pamiętu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-173 musi zawsze być trzymany w zamkniętym pomieszczeniu. Wchodzić do przechowalni mogą grupy co najmniej 3-osobowe. Personel musi zamykać za sobą drzwi na klucz. Dwóch testerów aż do momentu opuszczenia przechowalni przez cały personel i zamknięcia musi utrzymać z SCP-173 kontakt wzrokowy. Opis. Obiekt przeniesiony został do ośrodka 19 w 1993 roku. Jego pochodzenie dotychczas nie zostało poznane. SCP-173 jest zbudowany z betonu i prętów zbrojeniowych oraz pomalowanych farbą w sprayu marki Kerol. SCP-173 jest żywy i ekstremalnie niebezpieczny. Obiekt może się poruszać kiedykolwiek, jeśli ktoś na niego nie patrzy. Z obiektem należy zawsze utrzymywać kontakt wzrokowy. Członkowie personelu wpuszczani do przechowalni zawierającej SCP-173 są instruowani, by zgłaszać za nim mrugę. Ataki obiektu prowadzą do skręcenia ofierze karku u podstawy czaszki lub jej uduszenia. W przypadku ataku na personel zobligowany jest zostać się do procedury przechowawczej dla obiektów niebezpiecznych klasy 4. Pracownicy zgłaszali odgłosy skrobania kamienia dochodzące z przechowalni, kiedy w środku nie było żadnego członka personelu. Dźwięki te zostały uznane za normalne, a zmiany w tym zachowaniu powinny być zgłaszane do aktualnie przebywającego na służbie na drodze HMCL. Czerwono-brązowa substancja wypełniająca dno pojemnika jest mieszaniną odchodów i krwi. Jej pochodzenie nie jest znane. Przechowalnia musi być czyszczona co 2 tygodnie.